90, powaga. Spartiatik! Zobaczymy teraz, zobaczymy. Nie wiem, czy się uda. Wszyscy mówią, że nie, więc... Witam, senpai, siema. Liga to była francuska? To była gra przeglądarkowa typu Gladiatus chyba, League of Legends, tak? Jakby w wierzchu, końcówka drugiego. Awanturze o kasę. Dzisiaj awanturować się o kasę mają szansę nie tylko gracze w studiu, ale także państwo przed telewizorami. Oto czarna skrzynia. W niej znajduje się pewna kwota pieniędzy. Przykro mi, Dedos. Do 10 000 złotych. Ten z państwa, kto pierwszy odgadnie, ile pieniędzy jest w skrzyni, otrzyma całą sumę. Należy wysłać SMS pod numer 72 69 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli państwo napiszą za dużo, otrzymacie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli ile za jest? Mało, że za mało i tak do skutku. Osoba, która pierwsza odgadnie, natychmiast zostanie powiadomiona, że jest zwycięzcą. Również pozostali gracze otrzymają wiadomość, wysyłaj, no, że ale ile jest, no, żebym nie przegrał. Tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Wyniki konkursu w następnej awanturze. 500 zł? A my zaczynamy naszą dzisiejszą grę. Oto 12 uczestników turnieju. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niemieccy to Edward Rakszewski, lekarz weterynarii z Lubrańca. Kapitan drużyny Bogusław Lewandowski, polonista z Krośnielic. Andrzej Lewandowski, rolnik z Krośnielic. I Daria Rakszewska, chemik z Włocławka. Prawem. To Marek Peplaza, nauczyciel matematyki z Gliwic. Zbigniew Szelewicz, polonista. Czy nie jest od 1000 do 10K, dziadek 500? No 500 jest, nie? I Edward Przewieracz, wydawca prasowy z Czekanowa. Żółci to Jakub Pedry, student prawa z Polkowa. Kapitan drużyny Bartłomiej Molfa, pracownik firmy handlowej z Polkowa. Norbert Kulpiński, germanista z Wrocławia. Nie wspieram dwa. Student farmacji z Kędzierzynki. Drużyny. Ej, co jest, czemu to jest banowane słowo? Ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięski drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. A my witamy mistrzów awanturowych. Ale dobre one są, Deprot. Według mnie, bo smakują dosłownie jak inne. Ja już chyba różnicy nie czuję. W sensie między tym a Blackiem, o. O Monster inaczej. Brak był dziwny, nie? Chyba ta, no. Chyba była. W awanturach o kasę 57 100 zł. Nauczyciele. Trzeba powiedzieć, że drużyna wasza wsławiła się niezwykłym gestem, ponieważ panowie wykupili w poprzednim programie gracza drużyny przeciwnej z ławki rezerwowych ja też za aż 3 500 zł. Czy podobnych... Czy podobnych gestów mogą spodziewać się dzisiejsze full focus, drużyny? No, kiedyś fajne było. Można nas liczyć po prostu. Zawsze. Na pewno wasza gra Fair Play przejdzie do historii awantury o kasę. Dziękujemy. Jak oni... Ej, ale zobacz, zwycięzcy piszą historię. W jednym odcinku przyznali się do oszustwa i abuzowania. Powiedzmy oszustwa, abuzowania, o. To, ale to nie było na pewno fair play. I teraz nagle fair play, bo wykupili uczestnika. Aha. Nieźle. I kiedy obserwowałem, jak panowie gracie w pierwszych waszych programach, to... Dużo błędów popełnialiście w licytacji. No tak. Ciężko bardzo szło. Natomiast w ostatnim programie nie popełniliście żadnego taktycznego błędu. Czyżby no doświadczenie? Wczoraj musiała być jakaś aktualizacja. No, powoli zaczynamy nabierać doświadczenia i no, zaczyna to też procentować. Aha, to nawet w tym samym odcinku było. A, to XPP. W programie samym. Także no zobaczymy, jak to dalej będzie.
To tak zwane rozpoznanie walką. No witaj, witaj. Rozpoznanie walką. Panowie, ale przygotowujecie się specjalnie do programów poszczególnych? Ćwiczycie licytację? No rozpoznanie walką na tym polega, jak miałem okazję być w wojsku po studiach, na tym, że po prostu rzuca się żołnierzy w walkę i rozpoznają wroga tym... Pał Max Energy, najlepszy energo, 5 razy tańszy niż ten Monster? To ile kosztuje złotówkę, mitomanie? Znajdę cię, jeżeli kosztuje chociaż złoty jeden. Że jakaś część tam ich zginie, przeżyje dwóch i rozpoznali, wracają i mówią, na czym polega obrona, powiedzmy, przeciwnika. Złotówkę za me energetyka. Chłop żyje w latach 90. Tak, do skutku, aż któryś wróci i wtedy... Jeszcze Rambo se kupi na VHS-ie. Zapisuje sobie rozpoznanie walką, przyniosło taki, a taki skutek, wiemy już, ile przeciwników się broni. Na przykład. Złoty 50 kosztuje. Nie ma bata, że jest lepszy. Ja pamiętam, jak kiedyś się piło te... Najgorsze energole typu Woszą był taki kick, ale on za litr kosztował 2 zł. Ale to taka, odkręcałeś, dosłownie musiałeś jak na chemii wąchać, tak wiesz, tak machać ręką jak nad probówką, bo byś się otruł. To się piło przez kroplówkę, żeby nie umrzeć, żeby nie podrażnić gardła. I tak w wojsku uczyli? Tak, bo to jeszcze takie radzieckie metody jeszcze tam funkcjonują. To jest nieważne, ile tam, prawda? Tak, zawsze tam coś w dawnym Związku Radzieckim podejrzewam. Aha, zawsze 50 tylko jest w litrowych plastikowych butelkach, puszka złoty 59. A gdzie jest ten VMAX? W jakim sklepie? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Jeszcze tak tanio? Złoty 60 pucha to... Ale mała puszka, rozumiem, czy pół litra? Wody były bardzo duże, także który jakiś człowiek musiał wrócić. No smutne, ale niestety no chyba tak było z tego, co tam czytałem kiedyś. Czyli taką macie taktykę w grze. No tak, no im dłużej, tym lepiej po prostu chyba, na tej zasadzie. Dzisiaj również życzymy wam powodzenia, witamy w grze. A 250, no to ty porównujesz, widzę, 250 do pół litra, no to wiadomo, że jest tańsze. Czyli wychodzi 3 zł, a Monster ile? 6 zł prawie? No to nie jest 5 razy, widzu. Oficjalnie dostajesz łokieto i spuszczony grosz na głowę. Jak przeżyjesz, możesz pisać na czacie dalej. Nasi mistrzowie zbierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz kolejny będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią Red miejsca Bull? W swojej loży dobry. Nowym mistrzom. Tak, Red Bull jest najdroższy, nie? Czy jest coś droższego? Drużyna niebieska, zielona i żółta otrzymują w tym momencie po 5000. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na dawno nie piłem. Jeżeli udaje się odpowiedzieć prawidłowo, wygra pieniądze za to pytanie. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z naszymi mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. O, KSMP. Nie znam go Rukaszu. Muzyka klasyczna. Skąd wy znacie tej energole? Z jakich to sklepów? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Dobra, oglądamy. Powaga, powaga. Koniec o energolach. 400 niebiescy. 400 niebiescy po raz drugi, 400 niebiescy po raz trzeci. Kara zieloni z bomby, kara. Kara. Niebiescy kupili pytanie. Muzyka klasyczna. To my mamy? Upomnienie. Zielonym daje upomnienie za bierność w licytacji. Następnym razem będzie to kara pieniężna. Zgłaszamy to. Widać 400 zgłaszaliśmy. 400 zgłaszane było. Nie został usłyszany. To znaczy słabo zgłaszaliście panowie. To znaczy wstałem i zgłosiłem. 400. No ale jak było 400 u niebieskich też pętaku pieprzony. 400 od niebieskich. Nie słyszałem tego. Trzeba było ich przebić. Trudno. Macie panowie monitory, macie wyświetlone kwoty i można tam patrzeć. Oto pytanie. Brian Daddy. Co w muzyce oznacza termin leitmotiv? Przewodni. Tak? Niebiescy odpowiadają. Chodzi o motyw przewodni utworu muzycznego. Tak jest! Like it? Przechodzi na konto drużyny
Niebieskich mają 5,5 tysiąca. Chłopcy, dziwił, że ma monitor. Zieloni 4800 i 100 zł mniej mają żółci 4700. Jest 5 pytań do końca tego etapu. Losowanie kolejnej kategorii. No i Bisa trochę zdenerwowali, no. Skąd on to wiedział? Uczył się ciężko. Ciężka nauka. I nie było telefonu, więc po nocach siedział, czytał encyklopedię. Witamy ponownie wszystkich państwa. Oglądają państwo awanturę o kasę. Łownik. Pierwszy etap gry. Niebiescy prowadzą, mają 5,5 tysiąca złotych. Za nimi zieloni 4,800 i żółci 4,700. 5 pytań do końca tego etapu. Muzykę brzmiała, zumiałeś? No tak, tylko że tam dosłownie nie było nic. Bo też miałem. Filozofia i religię. Zieloni 1200. Ale obsrani. Obsrani są. Bardzo dobrze. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 1200. Zieloni 1200. 1200 po raz drugi. 1200. 1300. Proszę. Zieloni 2000. Dwa. Mam dwa. Dwa po raz drugi. Siedem. Dwa po raz. Dwa bank. Kurde. Pan Wojciech miał tutaj metodę, żeby zaszokować wysokością stawek swoich przeciwników. I właściwie mu się trochę udało, bo żółci w ogóle ze wrażenia przestali licytować. Ale tutaj pan Bogusław w ostatniej chwili się zorientował. Zmobilizował go pan do... Ja widziałem, że jest, ale nie oglądałem. Jeżeli niebiescy odpowiedzą, będą mieli aż 7-800, ale jeżeli się pomylą... Chłop nie wiedział, co jest po 2000. Babank jest dla niego. Jak nazywał się złoczyńca uwolniony przez Piłata? Uwolnić Jezusa. Wiadomo kogo. Niebiescy odpowiadają, może brat Andrzej odpowie. Prosimy, panie Andrzeju. Że chodzi o Barabasza. Tak jest! Els, łatwe dostali, a to poprzednie jakieś porypane, ale też wiedzieli. Nieźle i widzę. 800 zł trafia na konto drużyny niebieskiej. Panie Wojciechu, to już można było grać wabank. Prawda? Nie słyszę. A nie słyszał pan, ile dał? Ja nie było takiego w Biblii. Widział u siebie na... No później za... No jak już powiedział pan wabank, to rzeczywiście nie było, już co... Było po wszystkim. Tak jest, po sprawie herbacie. Było. Tak jest, po uwolniłem Barabaso przed streamem. Na IG było info. Oko. Podpowiedź. Można teraz kupić podpowiedź. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu propozycji. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. 400 zieloni. Niebiescy 500. Niebiescy 500. 500. 600. Mam 600. Niebiescy 700. Mam 700. Czy będzie miał więcej, czy nie? 700. To prawda, Mateusz. Jezus Maria, masz rację. Niebiescy kupili podpowiedź za 700 zł. Mają na koncie 700. Za nimi żółci 3800 i zieloni 2400. Babanka podpowiedź. Kiedyś się to wydarzy, widzowie. Nadal czekamy. Kategoria ciekawostki. U, tu może być. Zieloni 1200. Aha. Dobry trening, nie, panie Wojciechu, bardzo dobry. Dobrze. Ja uważam, że trzeba ćwiczyć jak się da najwięcej. Dobra. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, tak, defrot, no. I słucham panu. 300. 300 niebiescy. I tak za słabo, taka broń. 1200. Blok! Kurde, nie... Czemu niebiescy nie blokują? No, ciekawostki to nie jest najłatwiejsza kategoria, aczkolwiek... Taktycznie postąpił pan dobrze, no bo żeby grać, trzeba było tu zaryzykować. Rukasu, no, może ktoś kupi. Będziecie na drugiej pozycji, mając 3900, ale jeżeli się nie uda, no to niestety będziemy musieli panów pożegnać. No. Oni są przygłupami, raczej dadzą. Panowie, powiedzcie, do czego służy ten przyrząd? Ty, to jest do tego? Do żonglowania? Pałeczki do perkusji. To jest do perkusji? No na to wygląda. Nie mam pojęcia. Tak, są dwie. Co by na to? Nie mam pojęcia. Macie jakieś koncepcje? Ja mam koncepcję, że to są pałeczki do perkusji. Są dwie. A cóż, to rzeczywiście? No wiesz, może mogą tu jakieś drgania wchodzić. Do perkusji. Na to więc co to może być? Dzięki, Adix, za 27 lat. Witam. Odpowiedź
się nie możemy kłócić. Nie, nie jest. Ja nie wiem, co tam. Cóż, panowie? No, odpowiadaj. Jeżeli nie mamy innej koncepcji. Dla mnie do żonglowania, ale nie wiem. Jako, że nie mamy innej koncepcji, zieloni odpowiadają. Proszę bardzo. Uważamy tutaj wspólnie po konsultacjach, że nie wiemy dokładnie, co to może być, ale kolega kojarzy nam się to z pałeczkami do perkusji. Taka jest panów odpowiedź? Taka jest nasza odpowiedź. Że jak to by... Pałeczki do perkusji. Ale jak by to funkcjonowało? No. Tak jest! Co? Skam, skam. Jak to do jakiegoś bębna z Afryki, Max. Bardzo dobrze, no opłacała się ta ryzykowna gra. 3900 zł trafia na konto zielonych, a zieloni dobrze licytują, bo za każdym razem ćwiczą licytację, zanim ją zaczniemy. Mają 3900, niebiescy prowadzą, 6800 na razie na ostatnim miejscu. Ty, wujek Harry'ego Pottera jest zielonych, może im jednak kibicować. Ale trzy pytania do końca, więc każda drużyna może walczyć o finał. Może zieloni to wyciągną. Matematyka. Hagrid to nie był wujek. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300. Zieloni niebiescy. Zieloni baba. Jaki neuron. Dawno nie było neuroników, nie? Dawno nie było neuroniarzy. Oj, neuro, znaczy nie licencjonalnej skrzynki raz. Pan powiedział wabank, bo zdołał pan tylko na... To jest wabank, panie Krzysztofie. No dobrze, ale można było jeszcze nazbierać trochę. Spróbujemy. Jeszcze żółci musieliby wejść do licytacji. Spróbujemy, no podejrzewam, koniec, że nie spróbuję. Raczej chyba nie graliby wabank z matematyki. No faktycznie, z taktyką mówię na bakier. Można było więcej emocji, ale można było więcej nazbierać po prostu. Oto pytanie. Witam, Michu. Jaką nazwę nosi brytyjska miara objętości równa około 4,5 litra? Pinta. Pinta. Pinta, on mówi. 4,5 litra, przepraszam. 4,5 litra. Z galon. Galon, no. Wiem, galon to jest, zdaje mi się, 3,75, jakoś tak. 4,5 litra. 4,5 litra, jakie są jeszcze dodatkowe? Ty, ale no galon to nie byłoby za duże jak na galon? Może jest 3,75. No właśnie, myślę, że to galon będzie, bo nie mam innego. Mało matematyczne jest to pytanie. Jak oni to wpieprzą za 500 zł, bo oni o tyle grają. Zieloni odpowiadają. Są... Jako, że nie mamy innej koncepcji, mało matematyczne to pytanie, ale uważam, że jest to galon. A dlaczego nie matematyczne? No, objętościowo, no, powiedzmy. Chcieliśmy jakieś zadanie rozwiązać, panie Krzysztofie. Zadanie? No ale skoro mamy opowiadać tutaj o miarach objętości, uważamy, że to będzie może galon. Może zadanie będzie następnym razem. Na razie tak jest! Galon. Tylko, że o 500 zł on grał, no tragedia. Panie Marku, takie ryzyko. Dobrze pan myślał, galon amerykański to jest niespełna 4 litry, a brytyjski około 4,5 litra. Dobrze pan myślał. No i muszę przyznać, że zieloni bardzo dzielnie zbierają pieniądze. Można było oczywiście tu zebrać więcej, ale... Szybko, nerwowo zagrali wabank, 4400 na koncie, prowadzą cały czas niebiescy 6,5, a żółci 2400 zł. Nawet nie mogę udzielić chyba tak, Lukaszu, no. Bo pan Wojciech od razu krzyknął tutaj wabank, więc nie mieliście szansy. Dwa pytania. Ty, ale czasem dawał te upomnienia, jak był wabank, a teraz nie dał, bo się odknął. Oho. Literatura. To piąte światowa. Pytanie w ogóle dopiero. To jeszcze inni mają szansę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej. To nie rób neuronu. 4,5 sprzedam. Jaki w dupę neuroniarz? Co ty robisz? Co to za małpi odcinek? Tylko na tym pytaniu w sumie 400 zł. Od innych drużyn, dlatego że od razu krzyknęli 4,5, żeby zablokować. Czyli w sumie mało zyskują, ale pieprzone małpy, wiele, bo co oni? Jeżeli się nie uda odpowiedzieć, to będą mieli na koncie tylko 2000. Czyli znajdą się z pierwszego nie rozumiem, na trzecim co miejscu. Oto się cieszą. W którym mieście rozgrywa się akcja dramatu Korneja Cyt? Ja? Walencja. Udzielam odpowiedzi. Walencji. Przykro mi, ale nie. W Sewilli. Nie wiem. Chłop za 400 zł zaryzykował 4,5.
I rozumiesz, że teraz wszystkim, znaczy innym się opłaca wabank, no bo tu wygrywają wszystko. Oni wabank krzycząc tak naprawdę odbiją tylko swoje pieniądze. Co za pety pieprzone, no tragedia. Miejsca niebiescy wędrują jak na razie na trzecie, mają jedynie. Z najgorzej co mogło być. Wyprzedzają ich żółci 2200. Zieloni tu powinni bloka dać im i win. 4200 zł, ale uwaga. Do puli następnego pytania przechodzi 4900 zł. To rozstrzygnie. Jak będą nie krzykną bloku zieloni, albo nawet wabank, jak już mają się drzeć, to szkoda ryja szczępić. No, odcinek typu XPP Giga, nie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i... Słowa zielone niebieskie! Ile krzyczał niebieski? Babank czy 300? Proszę Państwa, no, muszę przyznać, że FIFA 2, FIFA 2. Obejdzie się bez przejrzenia taśmy. Zobacz, jak wyglądała ta licytacja w materiale powtórkowym. Żółci. Jak widzieliśmy w materiale powtórkowym, żółci babak. No i dobrze, tak. No niebiescy tak. Za 400 zł przegrali odcinek, ty to rozumiesz? Co za idioci pieprzeni. I wejdą do finału. Niebiescy kretyni. Uda, to do finału wejdzie drużyna za 400 przegrać odcinek. Panowie. Średniej odległości między którymi ciałami niebieskimi odpowiada jednostka astronomiczna. Ziemia, Słońca? Nie wiem, tak szczerze nie wiem. Co myślisz, że między Ziemią a Księżycem? Też to ma szans. Nie, na pewno nie. Może między Ziemią a... Między Ziemią a Słońcem? Może taka najbardziej banalna? Nie wiem. Nie rozumiesz pytania? No nadal i odległości konkretnej nazwy. Na tym pytanie polega. Ja mówię, ja za systemami to jestem... Ziemia, Księżyca. No to odpowiesz. No to odpowiadaj ty, które się... Ziemia, Księżyca. Ziemią a Słońcem według was? Zaufam wam. Ale ja tego nie wiedziałem. A co oni powiedzą? Astronomia to nie jest nasza dziedzina, ale chcieliśmy zaryzykować chociaż w jednym z kategorii pytań. No, staramy się odpowiedzieć, chociaż to jest całkowity strzał. Kolega Marcin odpowie. No więc po długich debatach uznajemy, że to jest odległość średnia między Ziemią a Księżycem. Czyli dead. Pan Wojciech kiwa głową u zielonych. Dlaczego? Bo wydaje nam się, że to nie jest dobra odpowiedź. A jaka dobra? Wydaje mi się, że jest to odległość Ziemi od Słońca, czyli 149 milionów 600 tysięcy kilometrów. Panowie, to byłaby dobra odpowiedź. Kurde, ty wujek Harry'ego Pottera? Nie udała się ta ryzyka. Niezły nerdzik. Ale on był prezesem jakimś w książce i w filmie, nie? Dlatego jest taki mądry. On był prezesem firmy. Pewnego momentu byliście no, na wujek Harry'ego Pottera jest wykształcony. To, że bije dzieci, to jest jedna z jego wielu zalet. Znaczy... Dziękuję bardzo. Fabuła to jest. Książki. Natomiast zielonym wiodło się różnie w tej grze. Na ogół dobrze, ale nie zawsze. I uwaga, panowie mają na koncie 4000 zł. Zgodnie z regulaminem dopisujemy wam pulę za Spidry, ostatnie no tak, pytanie, tak, na które Spidry. Przeciwnicy nie odpowiedzieli, a więc wchodzicie do gry finałowej mając aż 11,5 tysiąca. Gratuluję! Dzięki troszeczkę Leszkę w meczkę. Dziękuję. Leszkę w meczkę. Co to znaczy? Rozpoczynamy finał. Zieloni mają na koncie 11,5 tysiąca złotych. To jest bardzo dobry wynik, panowie. No i chciałem nie wam wiem, pogratulować. Świetnych odpowiedzi. Panowie odpowiadali i pokazali nam, że mają znacznie szerszą wiedzę niż wymagały tego nawet nasze pytania. Rozumiem, że kochacie wiedzę, panowie. Jak to było, że trafiliście do nas?
Czy to pan kapitan wszystko zorganizował? Ja jednak poproszę o odpowiedź tutaj głównego sprawcę Marka. Sprawcę zamieszania. Tak, Marek. Tak naprawdę sprawcą zamieszania to jest moja żona, która mnie niejako popychała w tym kierunku, żeby zadzwonić do awantury o kasę. I prawdę mówiąc, byłem trochę zaskoczony telefonem z awantury o kasę. A przede wszystkim byłem zaskoczony tym, że okazało się, iż muszę skompletować drużynę w ciągu raptem 2 godzin. My szybko pracujemy, na co nie byłem przygotowany. Tak. Kurde, no, nice. To, jeśli można powiedzieć, ja byłem sprawcą całego tego zamieszania. Czy to znaczy, że dobór drużyny był trochę przypadkowy? Koniec końców okazało się, że jest nieomalże taki, jaki sobie wymarzyłem, ale to na skutek tego, że kolega, który miał uczestniczyć z nami w tym teleturnieju w ostatniej chwili po prostu zmuszony był zrezygnować i niejako mój wcześniej, nazwijmy to, wymarzony zawodnik, pan Wojtek, wskoczył jako rezerwowy na jego miejsce. Panie Marku, a dlaczego pan nie jest kapitanem? Chyba dlatego, że po prostu jednak mimo wszystko zbyt jestem spięty, zdenerwowany. Boję się, że mógłbym coś sknocić, mówiąc niezbyt elegancko, acz dosadnie. Panie Wojciechu, pan ma spokojniejsze usposobienie. No, na zewnątrz być może. Wewnątrz się gotuje we mnie niesamowicie, ale to, ten pierwszy etap to jednak było pewne takie... Tak, pan nawet licytował. Z kim ci się on kojarzy? Z nerwów. Panowie, dużo wiecie. Powiedzcie, czy kiedyś zdarzyło wam się wystartować w jakimś innym teleturnieju? Owszem, startowałem w teleturnieju 10, mniej więcej 4 lata temu. Jak Jasper. No, nie chcę, żeby wyszło na to, że się chwalę, ale oho, wygrałem wielki finał. Autko znakomicie się sprawuje do dziś. No to gratulacje, witamy panów w naszym finale. Ty, on wygrał wielki finał w 1 z 10, to on jest serio 5-7. Wchodzą do gry, mając 10 tysięcy na koncie, no panowie, mamy solidną drużynę. To jest final boss. Przeciwko wam. On chyba wygrają. Solidną to mało powiedziane chyba. Bardzo solidną, że... No cóż, pozostaje nam grać. 10 oglądamy, no są wszystkie odcinki na YouTubie, ale... Co możemy dodać jeszcze? Walczymy do bólu. Walczymy do bólu. To jest oglądanie typu, wiesz... Szykuje się ciekawy pojedynek. Mistrzowie mają trudniejszą sytuację, jeżeli chodzi o stan kont, bo mają 10 tysięcy złotych na koncie, czyli mniej niż zieloni, ale z kolei mistrzowie mają już ogromną wprawę w licytacji. To będzie ich przewagą. Witamy mistrzów w finale. Ja tylko od ciebie oglądam awanturkę, no i z kategoriami pytań, po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy licytację. No za dzieciaka się oglądało parę odcinków, nie, ale to całkowicie losowo się oglądało. Jeżeli prawidłowo, otrzyma pieniądze. Usiadłeś i leciało, to się oglądało. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym programie, która po zakończeniu finału będzie miała więcej pieniędzy. Jestem bardzo ciekawy tej dzisiejszej rozgrywki. Losuję pierwszą kategorię. Nie wiem. To był jak Karego, to wiesz. Ma do czynienia z magią. Oko? Gramatyka i ortografia. Zieloni 500. Tradycyjny falstart. Tradycyjnie, panie Jan Wojciechu, cały czas ćwiczymy, rozumiem. Rozwijcie następca, fajne było, no. Jak szósta dam, czekaj. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 300 mistrzowie. Zieloni 500. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Mistrzowie dali się wydymać, a są nauczycielami. Szansa na zwiększenie przewagi dla zielonych. Panowie, jak zapiszemy wyraz żyżucha? Co wie jak? Ja cię będę. Przez kropką drugie. Zieloni odpowiadają. Bardzo proszę, Edzia, o odpowiedź. Wyraz żyżucha zapiszemy następująco. Pierwsze RZ, następnie żyz kropku. U otwarte. Tak jest! CH. Porządnie, porządnie.
800 zł teraz wędruje na konto drużyny zielonych. Mają teraz 11 800. Mistrzowie mają 9 700. Żeżucha, dobrze, dobrze. Byliśmy identycznie, więc ja zaliczam. Oj, oj, oj. Geografia świata. Ale mistrzowie lepiej licytują, także może to być i tak porażka zielonych. Rozpoczynam licytację, mają wiadomo 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300, zieloni 300, 400, 400 mistrzowie, 400, 500, mam 500, 600, proszę 600, zieloni 700, mam 700, 800, 800 mistrzowie, zieloni 1000, 1000 od zielonych, 1100, 1100 mistrzowie, ja bym wygrał jakbym był, nie wiem. 1500 zieloni. 2000. Szansa jest, tak, każdy ma. 200 proszę. 200 idą spokojnie wyżej. Wabank. Mam 2300. Blok? Kurde, bloka trzeba było już dużo dalej. Blok, blok, blok. 2700. Wabank. Zieloni nie ogarniają za bardzo licytacji, to jest problem. Tego pytania. Dlaczego pan nie zamykał wcześniej, panie Wojciechu? Ja przyglądam się mistrzom i nabieram doświadczenia. Zieloni nie ogarniają licytacji, to jest... Ale jeżeli kurde. Wygrają, to przejmą prowadzenie w finale, będą mieli 12 400. Natomiast jeżeli im się nie uda, to niestety odejdą z gry. Wojciech, stresik mało. Stolicą jest Skopie. Macedonia. Odpowiadamy. Macedonii. Tak jest! 12 400 zł wędruje na to. Tak, ale tutaj fizolaty trzeba tak w finale. Bo tam ci mogą zblokować. Nie? Mocnego bardzo pojedynku po reklamie. Zazwyczaj jak filmy tak nie grały, to przegrywały. Tutaj tak wychodzi. Ale zieloni nie ogarniają bloków, to też inna sprawa, oni są trochę nierozgarnięci. Teraz pewnie będą blokować zielonych. Finał awantury o kasę. Mistrzowie przed przerwą reklamową objęli prowadzenie. Tak mają 12 400, a za nimi zieloni 900. Cztery pytania do końca gry. Nie mają chyba auta mistrzowe żadnego, no. To może dziś Polsat da. Oj. Muzyka klasyczna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham pana. 300. 300 mistrzowie. 400. 400 zieloni. 400 po raz drugi. 400. Zaczyna się taktyka typu XPP. Klasyk. 700 zł w puli. Witam, kudłaty. Jedyne 700 zł. Na ryby kiedy? Jedyne, bo przy tych stawkach, którymi już teraz operujemy, to nie są duże pieniądze. Za 5 minut. Ten co? Oho. Jakiś samuraj. Egipt. Kobra wyjdzie? Turek? Ja nie wiem co to jest. Ale o co tu będzie pytanie? O instrument chyba, jak to się nazywa? Bambusowe zieloni, powiedzcie, jak organy. Jak nazwa tego prastarego instrumentu pasterskiego? Jako kapitan zielonych wyznaczam do odpowiedzi Zbyszka. Prosimy. Jest to fletnia pana. Tak jest! Co to jest? Fletnia pana? Czyli bambus. A skąd pochodzi ta nazwa? To jest z Grecji, z antycznej Grecji. George Zamfir gra świetnie na tym instrumencie. Pan, muzyka do filmu australijskiego. A pan to taki pół diabełek, pół człowiek. W zasadzie pierwowzór. Diabła, fauna. Tak, mityczny wynalazca tego instrumentu. Tak jest, świetnie panowie. Kurde, oni ogarniają. Problem jest taki, że licytacja jest u nich tragiczna. Mają 9400. Ale może dołoży i być, bo są nieźli. Jakby się do końca ograli trochę, nie?
Może by ogarniali. Ale myślę, że mistrzowie i tak będą wchodzić grubie. A, o to luj. To teraz zieloni wabank. Gramy. Już mamy czarną skrzynię. Nigdy nie wiemy, co tam się znajduje. Może tam być złotówka, jakaś inna kwota pieniędzy. Były tam kiedyś nawet kluczyki do czterech samochodów. Różne rzeczy znajdują się. Ja też wujkowi Harego kibicuję. Licytujemy podobnie jak pytanie. Otworzymy ją dopiero po zakończeniu finału. Mogol, ale równy gość. Konta każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. 400 mistrzowie. 500. 500. 600. 600. Nie ma sensu wchodzić. 800 mistrzowie. Nie ma sensu wchodzić. 1000, proszę. 1100. Jest 1100, co dalej? 1200. 1200 mam jeść. 1300. Mam 1300. 1400. Mam 1400 mistrzów. Ile? 1400. 1500. Nie ma sensu. 1600. Za duża przewaga jest liczby. 1900. I jest 2000. Mają 2100, proszę. 2200. Mają 2200. 2300. 2400. 2400. Do spokojnie. 2500. 2600. 2700. 2700. 2800. 2900. Odpuść zielony, ja pierdzielę. Przecież on będzie wchodził do końca. 3200 mistrzowie. 3300. Czarnym już się nie opłaca odpuszczać. 3600 mistrzowie. O zielonym od początku się nie opłacało wchodzić. 3800 mistrzowie. 3900 proszę. 4 mam. Mam 4000 oraz drugi. 400. Mam 400. Ajajaj. 4200 proszę. 4300. 4400 mistrzów po raz pierwszy. 4500. Mam 4,5 proszę. 4600. Idą dalej. 4600 po raz drugi. 4600. 4700. Mam 4 ile? 4800 proszę. 4800. Czy będzie więcej? 4900. Po co do 5? Będzie 5. Tak sądzę. Jest 5. 5 po raz drugi. No po co? Kurwa, nie wiem. Tak więc za 5000. Taka przewaga nie ma szans. Zobaczymy, czy się to opłacało. Dopiero otworzymy ją po zakończeniu finału. A stan kont wygląda następująco. Mistrzowie mają 700, a bo to Polak, Polak, Polakowi, Polakiem. Trzy pytania do końca gry. On myślał, że mu kasy oddadzą, jak przegra licytację. No ale to jest 90 odcinek. Także XD. Film światowy. Jak on jeszcze nie ogarnia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200. Zaraz zacznie mówić o zabójczych groszach z nieba. 300, 300, 400, 500, 600, 700, jest 700, 800, 800. Będzie szybki blok, myślę, na 1000 coś. A już! Szybszy blok niż myślałem nawet. No panie Wojciechu, pan nabiera doświadczenia w licytacji, ale jeszcze pan, no, go nie ma. Udało się mistrzom... Jedyna szansa zielonych to, że czarni wpieprzą. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą innej mieli nie 8100, ale jeżeli się pomylą... Gówniano licytują zieloni. Oto pytanie. Jak brzmi nazwisko od twórcy głównej roli w filmie W samo południe? Western, Jerry Cooper, Tak. No nieźli są, nie? Mistrzowie, no. Nauczyli się już ładnie licytować, powiedzmy. Lepiej niż było, no i wiedzę mają. Zielonych szkoda, bo serio się wydają mocni, ale licytacja u nich jest tragiczna. Geografia świata.
Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 1000. Zieloni 1000. Blok? Babak, nie wiem. Zieloni 1000. Babak. 1000 to mistrzowie. Babak. Zieloni babak. No to już za późno, bo jest końcówka gry, to już chyba tym... Może Ibisz dołożyć jeszcze. Ibisz może dołożyć. Odejdą z gry, no próbują gonić. Mistrzów nie wiemy... Może dołoży, no bo oni mają potencjał. Na terenie którego państwa leży bałtycki port Kłajpeda? Już wiedzą? Powiedział Litwa. Odpowiadam na pytanie, Kłajpeda leży na Litwie albo w Litwie. Tak jest! Szybko. Stan konta zielonych to 4600 zł. Mistrzowie mają 7000 i teraz przede mną pytanie, Nexisa, które wszystko rozstrzygnie. Oj. Ostatnią ja myślę, że może dołożyć, że on tak powiedział na ucho, że Zim ma potencjał, niech tu będzie wojna. Tylko boję się, że zieloni się nie zorientują, że dołożył. Kategoria historia Polski. Jest szansa, mówię wam. Jest szansa. Polsat, biorę proszę. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 3600. 4600, sprzedam. Czekaj, on może przegrać. A, bo on myślał, że on dołożył, tak? I neuron zadziałał, mistrzu. Mistrzowi neuron zadziałał, bo myślał, że dołożył Ibisz. Dobra, jeszcze może przegrać. Mistrzowie zdani są z ryzykownych decyzji i rzeczywiście taka była ich ostatnia, bo jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli 7200 i wygrają finał, ale jeżeli się pomylą, to kurde, będą mieli 2400 i zielonych, stracą się nauczą licytować, ci będą git. Panie Wojciechu, chciał pan inny przebieg tej licytacji? A, byli bardzo szybcy. Chciałem wabank zagrać, ale... Chciał pan wabank polecieć, tak? Na neuron wabank chciałeś? Neuroniarzu? No teraz wszystko zależy od wiedzy mistrzów. Oto pytanie. Jak ze względu na kolor munduru nazywana była armia stworzona przez generała Hallera we Francji? Błękitna? Maciek, odpowiem. Dobra, już mówię. Nie brunatna. Była to błękitna armia generała Hallera. Tak jest! Powiem ci tak. Szkoda tych zielonych. 400 złotych trafia na konto drużyny mistrzów. No, zakończyliśmy finał. I panowie, zieloni, naprawdę jesteście świetną drużyną. Wykazaliście się ogromną wiedzą. Jakby moim zdaniem, gdybyście ostrzej licytowali, bardziej odważnie, mielibyście ogromną szansę na wygranie tego programu. A tak, 4400 na koncie, gratuluję i dziękuję wam bardzo. Szkoda ich, serio, bo wiedzę mieli dużą. Wszystkie pytania chyba odpowiedzieli dobrze. Ale licytacja u nich była straszliwa. To była dobra drużyna, prawda? Nie, rawaja. Że bardzo dobra. Kto wie, czy nie najlepsza. No ale oprócz wiedzy, także taktyka. To prawda, zabrakło po prostu taktyki panu w grze. Mistrzowie wygrywają dzisiejszy program. Mają jeszcze ciorną otwieraj. Mają tylko za dzisiejszą kasę 7200 zł. A nie, oni chyba... A nie, nie mieli auta jeszcze, no. To może dzisiaj. Do tej pory we wszystkich awanturach o kasę 64300 zł. Liner to, no. Powinno coś być. Chociaż bić na plecy. Co jest w czarnej skrzyni? Za ile ją panowie kupili? Nie pamiętamy, ale chyba 5? Za 5000. Drogo. Czy się opłacało? 5000 w gotówce. Koperta. Nie, gotowa chyba. W kopercie 5000 zł. Na zero. To już złotówka! Nie no, co ja gadam w ogóle, no na zero złotówkę to byłoby minus 5. Polsat plus 4900, to prawda. Bo skrzynka kosztowała 10, ale oni kupili za 5. Polsat na tym wyszedł najlepiej, bo przepalił, znaczy minus, to dobra, luj. 9000.
Nie, co ja gadam? No klik 4900, dobrze mówić. No bo 10K minus 5K. Ta, Polsat na plus. Nie, oni nie grają kasą na next odcinek, to co im zostało, tylko po co weszli do finału. No dobra, fajny odcinek, ale kurde, licytacje zielonych to jest takie odklejeństwo pieprzone. Szkoda, dobra, Wieśmak, pora na Wiedźmina. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę